Wystawa pod tytułem Ocalone z transportu w dzieci Zamojszczyzny ukazuje poszczególne etapy wysiedleńczej gehenny dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, które przybyły w bydlęcych towarowych wagonach zimą 1942 i 1943 roku do różnych miejscowości w dystrykcie warszawskim. Do Siedlec także przybył taki transport 31 stycznia 1943 roku i wkrótce mija 73. rocznica od tamtych wydarzeń. Te dzieci, które przybyły w transportach, były to dzieci, które nie spełniały kryteriów rasy nordyckiej. Te dzieci były odłączone od rodziców, odłączone od matek podczas segregacji rasowej w obozie przejściowym w Zamościu. Kierowane były do oddzielnych, drewnianych, nieogrzewanych baraków. Tam przebywały kilka dni bądź kilka tygodni i w transportach były kierowane do różnych miejscowości, ale tylko w dystrykcie warszawskim, bo trzeba wiedzieć, że tylko do dystryktu warszawskiego skierowano 6 transportów. Te dzieci nie były przeznaczone na zniemczenie, ale groziła im niechybna śmierć. To można stwierdzić, dlatego że Niemcy po przybyciu tych transportów już do stacji docelowych nie interesowali się zupełnie ich losem, a ich los znalazł się w rękach miejscowej społeczności. To był ogromny zryw społeczeństwa. Wszyscy biegli na stację, by takie dziecko zabrać do siebie. Zabierano w zasadzie całe rodzeństwa, starano się ich nie rozdzielać. Mieszkańcy i Siedlec, i innych miejscowości w dystrykcie warszawskim dzielili się z tymi dziećmi nie tylko ostatnią kromką chleba, ale przede wszystkim sercem. Materiały udało mi się w większości pozyskać z rodzinnych szuflad. Myślę, że być może one nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, a na wystawie na pewno doskonale dokumentują tamte wydarzenia. Wiele też dokumentów udostępniły mi placówki archiwalne, Archiwum Państwowe w Zamościu, także zdjęcia z siedleckiego pogrzebu, który miał charakter manifestacyjny, udostępniła placówka, w której teraz jesteśmy, czyli Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wspomniała Pani właśnie o Siedlcach w kontekście dzieci Zamojszczyzny. Jaka była rola naszego regionu w tej historii trudnej dzieci pochodzących spod Zamościa? Te dzieci z transportów przebywały w siedleckich rodzinach przez wiele miesięcy, aż do wyzwolenia. Po wyzwoleniu niektóre już były zabrane i wyjeżdżały w rodzinne strony. Też pewna grupa dzieci jeszcze czekała na powrót rodziców, bo też trzeba powiedzieć, że ci rodzice tych dzieci byli wywożeni do Auschwitz, wywożeni na roboty przymusowe do Rzeszy. Z Auschwitz wielu rodziców nie wróciło, z robót przymusowych też, ale w większości właśnie rodzice kiedy tylko wrócili już na teren, na nasze ziemie polskie, natychmiast poszukiwali tych dzieci. I prowadzone ewidencje, rejestry przez miejscowe komitety opiekuńcze były wtedy niezbędne.